push me away. Painkillers for breakfast, I ain't feeling the day. I'm fucking geeked up, but I tell her I'm okay. Cześć, ja jestem Ksaza, witam was w kolejnym odcinku z Hello Zero. Wbiłem właśnie 300 poziom. Dosłownie sekundę temu, bo dobyłem expa przez przypadek. I mamy 300 poziom, kozaczek. Ocenek chyba żadnych nie mamy ogólnie, więc będzie to taki odcinek bardziej o wszystkim i o niczym. Bo nawet jeszcze na pewno się sprawdzę. Jeżeli nie ma. Zero ocenek. Sadli. A nie, jest. Jest, jedno konto do oceny. Dobra, to na szybko ocenimy. Na pewno 29. Ogólnie mamy święta. Także nie wiem, co się mówi na... Nie pamiętam właśnie, co się mówi. Dlatego wesołego jajka, może tak. Dobra, kogo my tu mamy ocenić? Pablito. Z zespołu. Becik ok. Statki też jak najbardziej ok. Kliweczka. Też jest w miarę ok. Jest ok. Nie jest dobrze, ale jest ok nawet. Tylko ja bym ci podniósł poziom warsztatu. I myślę, że było git. Drużynka z jedną trofką. Nice. I full. Nieźle. Dobra. Ogólnie to tak. Mamy zajączek wielkanocny w tarapatach. Event. I questy na pisanki, delikatną pokusę, energię, pralkę i water. Więc nice. Razem wpadnie ile tu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 50 punktów. Więc całkiem nice. I ogólnie mamy też rozpoczęty Herokon na water właśnie. A water o powalonych godzinach się respią. Akurat jutro ok się jeszcze respią, ale tak to. Druga, trzecia w nocy się respiły. Więc no. Ciekawie. Coś miałem powiedzieć, zapomniałem co. A. Sezon dinozaura mamy na 411%. To odebrałem wczoraj oponki. Specjalnie na, właśnie przedwczoraj odebrałem oponki na water. Żeby zrobić więcej ataków. I zrobiłem to więcej ataków, więc jest ok. Myślę, że gdzieś tak dotąd dotrzemy. Nawet nie, dotąd. To jest minimalny próg, do którego chcę dotrzeć. Mamy 665 punktów wolnych. Mogę sobie trochę opis zmieniłem, ale tutaj jeszcze muszę zmienić troszkę. I mamy 143 miliony już. I mamy itemy ogólnie jakieś tam lepsze do założenia, czyli to i chyba to. Obojętnie, kto jest z tych. Albo są dobre nawet. Tylko trzeba wyprać je. W ogóle mam jakiegoś pecika nawet. Tylko... On jest słaby, bo już ja go miałem chyba. Brutus. Ja go chyba miałem. Mam data. Tak, Brutusa miałem. To walić. Ja go nawet nie używam. Sprzedam go. Ogólnie kasynko aktualne, które było, bo nie wiem czy nadal jest, już nie ma. Naprawdę mocno oddawało. Oddało mi tak, że mam do maja wspomkę na umięki i wspomkę mi się do prawie końca kwietnia. A jeżeli chodzi o pety, dostałem jakieś tam pety typu robot bot, nie, room robot. Simona
I tuptusia dostałem wczoraj jeszcze. Znaczy, no, jak ja to nagrywam, to jest sobota. Wczoraj, no. Właśnie nie, przedwczoraj, o. Lepiej. Ty, no to jest za wyłomka. Jest git umyka to nawet. Więc jest spokczam. W ogóle mamy 200 energii dzisiaj. Jutro będzie coś jeszcze innego. Cały tydzień jest taki. Z różnymi tymi. Z różnymi korzyściami, że tak to nazwę. Ogólnie mam pomysł na nowy format ocenek was. Na waszych kont, waszych ogólnie postaci. Będzie to osobne filmy. Takie, że tak powiem, dodatkowe. Będzie stricte napisane ocenki. I będzie to wszystko oceniane na przykład na podstawie tego. Po pierwsze, od 1 do 10 będę oceniał tak. Waszego peta. Wasze statystyki. Wasz wygląd. O tej postaci. W dodatku kryjówkę waszą. Pod względem wyglądu tutaj. Oraz tutaj pod względem tego, jak jest rozwinięta i działanie. Jak na wasz level, no. Myślę, że to będzie spoko i do tego fajnie to jakoś zmontować. Planuję również nagrać poradniki z różnych po prostu, że tak powiem, rzeczy FR0, typu zadania nadzwyczajne, takie te. Bo jest sporo poradników, ale niektórzy nadal nie wiedzą, więc myślę, że trzeba to jakoś tak wytłumaczyć jeszcze lepiej niż jest wytłumaczone. I myślę, że będzie gdzieś wtedy. Niedługo też się pojawi specjal już. Bo już prawie jesteśmy finito. Bo jest letka obsuwa, bo musiałem system od nowa instalować. A to z czego lig? Tak, to poza tym jest git. Mówię, tu ligę mogę atakować, nie mogę atakować. Szkoda. Szkoda. Też myślałem też na to już mówiłem, a na którymś odcinku i na live mówiłem, że planuję nagrywać coś takiego jak zajmowanie się kontami widzów. Czyli wy mi dajecie konto z na przykład uzbieraną jakąś tam kwotą sporą, czy no ogólnie kwotą jakiegoś hajsiku, jakichś punktów umiejętności, set do odebrania, coś takiego, nie? Młotek, o! Jak ktoś ma. I ja się tym kontem bym zajął na odcinku. Bym to normalnie nagrał, wrzucił. Wy mi byście tylko powiedzieli, jakie chcecie staty mieć i ja bym to ogarniał na odcinku. I starał się wycisnąć jak najlepsze. Stoję sobie tutaj w ogóle po jednym bocie. Może to się mogło produkować fajnie. I sobie zaatakujemy. W ogóle na PL-u 28 sporo osób dostało bana. Jak widać, no wiele osób wypadło. Ogólnie gratulacje dla Byka. Bo wbił się na drugą topkę już. I powiem tak, Flako jest w tym momencie na najgorszej pozycji. Ponieważ nie może, nie przybędzie mu nic kompletnie honoru z Byka ani z nikogo innego, póki go nie dogoni ktoś. Więc on stoi z honorem w miejscu. Nie ma co robić w tym momencie. Jest w kompletnej, że tak powiem, rozsypce, jeżeli chodzi o honor. Nie może go bardziej nabijać już. Więc niestety FK totalna. A globalnie chyba stoją wszyscy. Chociaż nie, może oni tutaj nawalają. I chyba oni też. Ale pewnie jestem, muszę zobaczyć PvP. Misia to. Nie, to nie jest osoba stopki. A w ogóle Helcon Solo to. Ja się łapię tutaj. 99 topka, ale to. Szczególik. Top 10. Czwarty jest Malpa. Prawie go wczoraj przegonili. Ale się trzyma.
My wczoraj mieliśmy jeszcze piąte miejsce, ale spadliśmy na ósme. No, osób było aktywnych na Helikonie, bo no jednak późne godziny w nocy to sporo robią. Że mało kto tak naprawdę jest aktywny. Malta mówi, że 250 opon wydał pierwszego dnia na pierwszym oczy. Więc nieźle. Co ja tu mogę jeszcze powiedzieć? Następny Helikon będzie na level peta. Czyli coś, czego nienawidzę. Nienawidzę, jak zbić petów. To jest dla mnie takie męczące, jak zbić cały czas pety. Ja to jest głowa mała, nie? Nie podoba mi się, jak spienie petów. Tylko mamy już wszystkie strefy tu odblokowane, więc jest... No, myślę, że git. Jeżeli chodzi o kierówkę, to... jesteśmy na etapie dalszej rozbudowy. Bo tutaj mamy jednostki ulepszające boty bojowe. Niedawno postawiłem. I trochę ulepszając to na 11 poziom. Żeby można było robić te ataki lepiej. Da się lepiej robić ataki. Mogę sobie zrobić tak. Zrobić tak. Wygrać i łatwo. Musimy zbierać więcej super clearu i zelenitu. Żeby to rozwinąć sobie na fulla, żeby mieć spokój. Tak samo jak z tym, że mamy spokój. I kopać kolejne pomieszczenia. W ogóle to jest rozbudowanie na 10 poziom już. Na mecz gicik. I ogólnie staty są ok. Mamy 16k siły w ogóle, nie? Trzeba by tutaj docisnąć na 12, żeby to już kolejny pasek się zaczął. Bo tak samo, żeby się kolejny pasek zaczął. Tu docisnąć na 5. I można lecieć, dobrze. Myślę, że będzie wtedy gicik. Myślę, że będzie wtedy gicik. Jakoś by się przydało zaatakować. Kilka zrzutek pozużywałem, co miałem. Miałem za dużo ich. Zdecydowanie za dużo miałem ich. Czy ja mogę atakować? Tak, mogę. Trzeba wbijać konu, póki jest okazja dobra do tego. Malta też już mam w ogóle 34, to jest piękne. Mam przewagę nadal. Cały czas się oddalam jak najbardziej. Przynajmniej się staram jak najbardziej się oddalić. Malta próbuje mnie dogonić ogólnie. On też zbiera teraz hajs i punkty umki. Więc nice. No. I próbuje mnie... I... No próbuję. Po prostu staram się mnie dogonić w honorze. Żebyśmy mogli spełnić diaboliczny plan. Wiesz, jak to nazwę. W ogóle 300 poziom. Naprawdę już tyle czasu minęło od startu tego pela. I właśnie waliło Hero Zero. Widzimy się za chwilę. Ogólnie ja bym się nie po... Ja bym się tego nie obejrzał za młotek. Ja bym bardzo chciał młotek dostać, ale to już... Szkoda mi kręcić się za oponki. Ostatnim razem wydałem 10 oponek na sklep i 10 na kasyno. I dostałem całe nic. Nic nie polecam. Przyda się zrobić ten na pewno event na full. Dla samych punktów sezonowych. Żeby jak najwięcej wycisnąć tego. Będzie git. W ogóle nadal nie wiem, jak peta nazwać. Cały czas jest Jay. Nie mam pomysłu na nazwę. Chociaż nie, może mam. Miejmy nazwę peta na... Nie, dobra, nie wiem. To się pomyśli w trakcie, na live się pomyśli. Myślę, że będzie wtedy git. Bo ja nie mam pomysłu kompletnie na nazwę peta, już tyle kombinuję i nadal nie mam nic. No. Więc zajączych wielkanocnych w tarapatach, nie? PogChamp.
Tylko strasznie dużo tego nawalili teraz. To jest strasznie dużo tego do znalezienia. I energia też jest sporo tego do zrobienia. O, mamy to. Dobra. Ja sobie tu rozpocznę trena, a z wami się już będę żegnał. Ja bym dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. Wszystkie nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania kanału, żeby żadne filmy z Herzera was nie ominęły, a z innych moich serii. Zostawienie oceny pod tym filmem, łapku w górę albo w dół. Obojętne. Zostawieniu komentarza dla statystyk oraz zgłaszania się do ocenek, jeżeli ktoś ma ochotę. Ponieważ planuję, tak jak mówiłem, nowy format ocenek zrobić. Fajnie zmontowany. Mam nadzieję, że to się uda z tym montażem, bo nie wiem. Będę próbował. No. A jest to na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. Hejo.